Gdybym nie wiedział, nie znał jej poglądów polityczno-filozoficzno-religijnych, to bym powiedział, czemu nie? No przecież to nie jest żadna pornografia, to nawet nie jest jakaś erotyka. To są po prostu ładne zdjęcia, które niby coś pokazują, a de facto niczego nie pokazują. Takich zdjęć są tysiące. To jest młoda, zgrabna kobieta, w związku z czym czemu miałaby tego nie robić? Chociaż teraz czytałem, że jej środowisko, że to środowisko, w którym ona się dobrze czuje, środowisko bardzo katolickie, no nie jest aż tak bardzo zachwycone. Podobno ją gdzieś tam wykluczono z jakiejś organizacji religijnej, że nie wstydzę się Jezusa czy coś takiego. To taka dosyć pewnie dla niej trudna sytuacja, no bo jak wiadomo, jest osobą bardzo głęboko wierzącą i myślę, że nie chodziło jej o to, żeby tutaj ludzi ze swojego środowiska w jakiś sposób obrazić swoją nagością, ale zdjęcia, no jak to zdjęcia, no. Miła, młoda dziewczyna, która świetnie gra w tenisa. Ja tak do końca nie rozumiem, co ta sesja miała tak naprawdę wyrazić. Co Agnieszka, czy też autorzy tej sesji chcieli w ten sposób osiągnąć. Z tego, co wiem, to jest większa akcja międzynarodowa i tam wielu fantastycznych sportowców się pokazało i to ma jeszcze jakiś chyba szczytny cel, tak, w tle. Chociaż, szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie wgłębiałem się w ten temat. Słuchajcie, no co mam powiedzieć? No ciągniesz mnie strasznie za ten język, a ja się tutaj wieję jak wąż. Dobrze wygląda i to jest najważniejsze. A w końcu na zdjęciach, zwłaszcza takich odsłaniających co nieco, trzeba dobrze wyglądać. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Większość tenisistek to nie są wcale takie bardzo zgrabne dziewczyny. Dlatego Agnieszka być może jest jedną naprawdę z niewielu stopowej setki, która może sobie na to pozwolić. I nikt nie będzie czuł się, nikt, kto nie ma nic przeciwko temu, żeby pokazywać takie bardziej odważne zdjęcia, nie powinien się czuć urażony.